Lubisz pisać i chcesz trzepać z tego hajs? A może po prostu chcesz pracować w online, zdalnie, wstawać sobie o 10:37, robić kawusie, 10 przysiadów i dopiero siadać do pracy, jak ja? Sorry, aż się sam roześmiałem. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Cokolwiek tobą kieruje, pewnie się zastanawiasz, czy warto. Wchodzisz w internet, szukasz, sprawdzasz, czytasz poradniki, które pieją w zachwycie nad tym, że nie ma lepszej pracy na świecie niż zostać copywriterem. Przy okazji kup mój kurs, e-booka, książkę, szkolenie, webinar, papier toaletowy sygnowany moim nazwiskiem czy cokolwiek innego. Ten kanał jest prawdopodobnie najbardziej rozczarowującym kanałem na polskim YouTubie, dlatego że nie mówię o tym, co jest sexy, tylko mówię o tym, jak rzeczy się mają. A rzeczy mają się tak, że jak wszystko we wszechświecie, nie wszystko w copywritingu jest czarno-białe, nie wszystko w copywritingu jest różowe. Copywriting może być kolorowy, jeżeli umiesz go sobie pokolorować. Jeżeli rozważasz zaczęcie kariery w online'ach i chcesz pisać i chcesz z tego trzepać hajs, pewnie szukasz kogoś, kto powie ci, czy warto zostać copywriterem bez ściemniania, bez wciskania kitu i bez wciskania produktów przy pierwszej, lepszej okazji. Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu. Jeśli nie, jeśli chcesz kupić kurs i iść od razu zarabiać 5 zł za godzinę pracy, to nie jest miejsce dla ciebie. Pierwsza rzecz i najważniejsza rzecz, najważniejsza dlatego, że ustawi całą twoją karierę, ewentualną karierę, czyli dlaczego chcesz w ogóle zostać copywriterem. Jeżeli lubisz pisać i chcesz zarabiać pisząc, to jest świetna opcja. A wierz mi, że znam temat wszerz i wzdłuż. Znam wszerz i wzdłuż, bo siedzę w temacie przeszło 20 lat. Jak miałem 13 lat, powziąłem decyzję o tym, że zostanę pisarzem. Że lubię pisać i chcę na tym zarabiać hajs. Nie uważam, żebym odebrał złe wykształcenie w tym kierunku i nie mam tu na myśli lekcji polskiego w szkole, ale dzisiaj mam 33 lata i nadal nie jestem pisarzem, czyli 20 lat. Próbowałem coś napisać, wydać, ale po drodze zdałem sobie sprawę z tego, ile pracy to kosztuje i przede wszystkim słabo karmi i nie od razu. Jeżeli wydaje ci się, że rynek copywriterski jest ciasny, zapchany i konkurencyjny, spróbuj na rynku pisarskim. Pozdrawiam. Jak miałem 18 lat, skończyłem pisać swoją pierwszą powieść, próbowałem ją wydać i dostałem bardzo krytyczny feedback od ludzi, którzy stwierdzili, że za darmo nie chcieliby tego przeczytać, a co dopiero za kasę. Wtedy się dowiedziałem, że nie umiem pisać. I zacząłem się uczyć pisać, uczyłem się 10 lat i po 10 latach nadal nie umiałem pisać dostatecznie dobrze, żeby to znalazło uznanie i drogę do tradycyjnego wydawnictwa. Więc póki co dałem sobie spokój i w międzyczasie, bo to się zbiegło w 2019 roku z moją przeprowadzką do Gdańska, gdzie w Gdańsku szukając pracy trafiłem na content marketing, na pisanie poradników do internetu. I okazało się, że to jest też pisanie i też płaci, i może płacić nawet lepiej niż powieściopisarstwo. Może inaczej, jest dużo niższy próg wejścia i dużo łatwiejsza droga do dużych pieniędzy niż w przypadku pisarzy. Jak byłem na zlocie Forum Literackiego Weryfikatorium w Pszczynie, miałem okazję pogadać z Romkiem Pawlakiem i Romek odarł mnie z romantyzmu. Jak nie masz za sobą hajsu i marketingu albo nazwiska, to będzie po prostu ciężko. I żeby wyżyć z literatury, trzeba wejść w to na 100%, bez poduszki finansowej albo bez czegoś już wydanego, jest po prostu cholernie ciężko. Więc jeżeli chcesz zarabiać pisaniem poprzez pisanie powieści czy opowiadań, droga wolna, ale to chyba nie jest ten kierunek. Tak samo Andrzej Pilipiuk, z którym również miałem przyjemność zamienić kilka słów, choć już nie na żywo, powiedział to samo. Nie ma tak, że napiszesz jedną książkę i ona odniesie międzynarodowy sukces. A przynajmniej jest to cholernie trudne, trzeba mieć naprawdę talent albo świeży pomysł, o który w tych czasach, po kilkuset latach literatury, jest po prostu ciężko. Szczególnie jeśli chcesz z tego wyżyć. Andrzej Pilipiuk, żeby ci nie skłamać, w latach, pod koniec lat 90. pisał opowiadania do gazet i książki po 180 zł za jedno opowiadanie, co było i tak niezłą kasą. I z tego wyżył, z tego nazarabiał, z tego się wyćwiczył, potem zaczął pisać coś swojego i to siadło, bo pisał te kroniki Jakuba Wędrowicza i to po prostu siadło. Więc tak, jeśli chcesz zarabiać na pisaniu, to myślę, że copywriting jest najszybszą opcją. Jest jeszcze dziennikarstwo, na dziennikarstwie się nie znam, ale żeby zostać dziennikarzem, no trzeba chyba raczej mieć jakieś studia albo skillsy, z ulicy cię do redakcji nie wezmą. Większość copywriterów, z którymi rozmawiam tutaj w podcaście, lubi pisać. Od zawsze lubili pisać. I są to osoby, które odniosły sukces i zarabiają dobre siano, żyją dobrze z copywritingu dzisiaj. To są osoby, które rzuciły etat w szkole, jak Aneta Łatwik,
rzuciły prawo jak Asia Szymanowska, czy księgowość jak Ela Markowska, żeby pisać za pieniądze. Czyli da się. Da się, warto i trzeba się dobrze przygotować, żeby dobrze do tego wejść. Jeżeli zostaniesz copywriterem, a nie lubisz pisać, to albo polubisz, albo się wypalisz. Czemu przykładam taką wagę do kwestii tego, dlaczego chcesz zostać copywriterem? Bo jeśli po prostu chcesz zarabiać w online'ach, to jest wiele innych dróg i to lepszych dróg. Lepszych dlatego, że nie wymaga się umiejętności pisania, a często po prostu dobrej organizacji, główkowania, analizy, wyciągania wniosków i tak dalej. Spójrz wstecz na swoje życie i pomyśl, co sprawiało Ci największą frajdę. Bo w online'ach masz takie opcje jak social media, wirtualna asysta, sklep internetowy, puszczanie reklam. W ogóle sklep internetowy to jest zajebista droga do nauki online'ów. Bo w sklepie internetowym masz wszystko. Masz wirtualną asystę, masz copywriting, masz reklamy, masz tworzenie stron internetowych, masz praktycznie pełny pakiet i uczysz się wszystkiego po trochu, a potem możesz coś już z tego podziałać. Wiem, że Kasia Tużańska-Pietras, odcinek numer chyba 20, 19, odcinek chyba numer 19, link będzie w opisie, miała sklep internetowy i tam stawiała pierwsze kroki jako copywriter. Dzisiaj wie, jak sklep internetowy działa i czego potrzebuje. Online to także montaż wideo, grafika, SEO, tłumaczenia, jak wpiszesz sobie, jak zarabiać w internecie albo jak zarabiać zdalnie, będziesz mieć 150 milionów wyników wyszukiwania, oczywiście z linkami partnerskimi, no bo przecież trzeba to monetyzować, ale z tego wyciągniesz jakieś wnioski. Jeżeli chcesz, możesz też zapytać czata GPT, jak będzie miał dobry dzień, to Ci powie, jak zarabiać w online'ach. I to nie musi być copywriting. Ten powód, dlaczego chcesz zostać copywriterem, czy dlaczego chcesz zostać tym, kim chcesz zostać, słowo klucz, chcesz zostać. Nie musisz zostać, bo rata kredytu goni, tylko chcesz zostać. Będzie Ci potrzebny do rozwoju, będzie Ci potrzebny do pracy. Rozwój będzie Ci potrzebny do sukcesu. Bez rozwoju stoisz w miejscu. Tracisz czas, przepadasz zasoby i pozwalasz konkurencji się rozpychać i zabierać Twoje zlecenia, Twoje zarobki. Do rozwoju potrzebna jest motywacja i dyscyplina, a bez silnego powodu, dlaczego to robisz, tej motywacji po prostu Ci zabraknie. Jeśli do tego nie lubisz pisać, to jest przepis na porażkę, wypalenie zawodowe, depresję i psychoterapię. Spójrz na ludzi sukcesu. Ilu z nich przechodziło przez bankructwo? Niektórzy z nich przechodzili przez bankructwo nawet kilka razy. Tracili wszystko, odbudowywali, potem znowu tracili wszystko, a potem znowu odbudowywali. Jest taki kanał na Instagramie, The School of Hard Knocks, link będzie w opisie. Tam gościu jeździ po Stanach i przepytuje ludzi bogatych, którzy mają ładne domy albo piękne samochody, jak doszli do hajsu. I oni opowiadają, jak doszli do hajsu. Nie skłamię, jeśli powiem, że co drugi z nich przerabiał bankructwo. Przynajmniej tak mówi. Ilu z nich, ilu z tych ludzi odniosło sukces, bo po prostu nie mieli innego wyjścia. Za nimi po prostu była ściana. Było spanie pod mostem albo wyjadanie resztek ze śmietników. Nie mieli wyjścia, tylko iść do przodu. Joe Girard, najwybitniejszy sprzedawca świata w swoim czasie, był bankrutem. W wieku 35 lat wrócił po robocie do domu i żona zapytała go o pieniądze na zakupy, żeby mieli co jeść, on i jego dzieci. I on nie miał ani dolara, żeby jej dać kasę na zakupy, ani dolara. I następnego dnia szedł do pracy w salonie sprzedaży samochodów i przyszedł klient i on nie miał wyjścia, tylko sprzedać temu klientowi samochód, albo nie będzie miał co jeść. Nie tylko on, ale jego żona i dziecko. I on tego chciał po prostu tak bardzo, że zrobił wszystko, żeby ten samochód sprzedać. Nie, że wcisnąć, tylko zrobił wszystko. Po prostu miał taką silną motywację. Alex Hormozi, jak zakładał firmę, wspólnik go oszukał, wyzerował konto spółki i Alex musiał korzystać z karty kredytowej. Naciągnął tam chyba na 100 tysięcy dolarów po to, żeby biznes wypalił. No i miał tego farta, że wypalił, bo jak nie, to za nim tylko ściana. Danka Piasecka na starcie biznesu miała 200 tysięcy w plecy, bo kary umowne za kontrakt. Maciej Panek, ten od carsharingu, miał 100 tysięcy długu, zostawiła go żona, zabrała dzieci, stracił mieszkanie, wszystko przegrał na giełdzie. Nie miał po prostu wyjścia. Za ostatnie chyba 10 tysięcy założył firmę, która dzisiaj jest warta, dzisiaj ma 200 milionów obrotu. Posłuchaj sobie na kanale Przygody Przedsiębiorców. Maciej Wieczorek, milion długu. Marcin Iwódź, milion długu. Marek Piasek, 2 miliony długu. Z ostatnich 40 tysięcy na koncie spółki wydał 5 tysięcy na kurs chyba robienia kampanii online czy eventów, bo po prostu musiał skombinować skądś kasę. Jak nie, to wchodzi komornik i zabiera wszystko. Poczytaj, posłuchaj ich historii i spójrz, jak silny powód do działania oni mieli. Nie, że sobie coś bym sobie porobił w online'ach, może zostanę copywriterem, a może nie zostanę copywriterem, nie? Bo w sumie
coś można robić, a czegoś można w sumie nie robić. Jeżeli masz taką motywację do działania, to przy pierwszej trudności, przy pierwszej przeszkodzie po prostu odpuścisz, twierdzisz, że w sumie nie chce mi się tego robić. Ale jeżeli masz silną motywację do działania, jeżeli naprawdę chcesz dojść do momentu, w którym trzepiesz dobrą kasę z copywritingu, to ta motywacja musi być silniejsza i ten powód, dlaczego to robisz, też silniejszy. Kolejna rzecz. Musisz wiedzieć, po co to robisz. To jest praca, to nie jest hobby. To może być hobby, ale przede wszystkim to jest praca. Jeżeli masz się z tego utrzymać, to masz się z tego utrzymać. Masz zarobić dość, żeby wyżyć. Bo tutaj przechodzimy do zalet i wad copywritingu. Zahaczamy troszeczkę o nie. Dlatego, że jak pracujesz zdalnie i samemu sobie jesteś szefem, to nie ma cię komu zagnać do roboty. Tak samo jak masz wykonać copy na zlecenie dla klienta, po twojej stronie leży motywowanie ciebie do tego, żeby to zrobić dobrze, żeby to zrobić godnie. Nie po stronie klienta. Klient przychodzi i klient wymaga, bo klient płaci. Twoim zadaniem jest to zrobić porządnie. Nie jest popierdółka, nie jest jakieś weekendowe dorabianie. Jeżeli to ma być twój zawód, to po prostu trzeba się do tego przyłożyć. Pamiętaj, że to jest po prostu praca. Kolejna rzecz, czyli czym tak naprawdę jest copywriting, bo na tym etapie, kiedy dopiero sprawdzasz, kiedy dopiero czytasz, może ci się wydawać i ludzie mogą ci mówić, że copywriting to pisanie. Copywriting to owszem, jest pisanie, ale nie tylko. Powiedziałbym, że pisanie to jest może 5-10% copywritingu tak naprawdę. A ludziom się wydaje, że dostajesz wytyczne, piszesz pod te wytyczne, kasujesz klienta i siema. I później jest od groma takich ludzi, którym się pomyliło, że copywriting to jest pisanie. No, copywriting to nie jest tylko pisanie. Później właśnie przychodzi ten trudny moment, przeszkoda i nagle stwierdzają, nie, ten copywriting jest do dupy, ja nie chcę być copywriterem. Copywriting jest do dupy, jeśli nie wiesz, czym on w rzeczywistości jest, bo cię po prostu rzeczywistość zweryfikuje. To porównanie, że copywriting to pisanie, można porównać do gotowania według przepisu. Też masz wytyczne, masz składniki, dostajesz przepis, czy jak w Macu, procedurę i gotuj. Smaż tego hamburgera, czy coś. Teoretycznie można. Można, ale nigdy z tego nie będzie dobrego hajsu. Jak sobie spojrzysz na McDonalda, to nie pracownik Maca zarabia dobrą kasę, tylko właściciel tego obiektu franczyzowego, nie? Ale jeżeli jesteśmy przy metaforze gotowania, to copywriting w tym kontekście bardziej przypomina prowadzenie restauracji albo organizację wesela. Tak jak kelner przyjmuje zamówienie, tak my dowiadujemy się, czego klient i jego biznes potrzebuje. Kim są ludzie, którzy będą w tej restauracji jedli? Co lubią jeść? Jak to przyrządzić, żeby im smakowało? Kto najlepiej ogarnia te potrawy? Sprawdzamy, czy temu klientowi smakowało, czy nie. To przypomina pytanie o feedback. W normalnej restauracji kelner, zanim skończysz jeść, przyjdzie do ciebie i spyta, czy smakuje. A nie będzie patrzył, że nie wiem, rzuci ci kebaba i siema, nara, 15 zeta, nie? Tu masz paragon. Restauracja to jest mnóstwo rzeczy oprócz samego gotowania. To z zewnątrz, z wierzchu się tak wydaje, że przychodzisz, siadasz do stolika, płacisz, dostajesz żryć pod nos, płacisz i wychodzisz i tyle. To jest bardzo powierzchowne traktowanie. Tak samo ludzie traktują copywriting powierzchownie, że to jest pisanie. Tak samo można porównać copywriting do budowy domu. I jak ktoś powie, że copywriting to jest pisanie, to tak jakby mówił, że budowa domu to jest stawianie pustaków. Ale budowa domu to nie są tylko ściany czy dach, ale trzeba też znaleźć działkę, zrobić projekt, dostać pozwolenia, przyłączyć wodę, kanalizację, prąd, zrobić hydraulikę, zaplanować to wszystko, zrobić elektrykę i zaplanować tę elektrykę. Potem odebrać, sprawdzić, czy to wszystko działa, sprawdzić, czy nie ma przeciągów, urządzić, pozałatwiać u notariusza. Kupa rzeczy. Copywriting to też jest kupa rzeczy, to nie jest tylko pisanie. Ponadto, copywriting wychodzi szerzej i zahacza o całość marketingu. Współgra z tym marketingiem i nie może bez niego istnieć. Copywriting jest elementem marketingu. Tu masz marketing, a tu masz copywriting. To jest ułamek. Jest komunikacja, komunikujesz swój produkt do klienta i trzeba to jakoś opisać. I w momencie dopiero, kiedy trzeba to opisać, tu jest pisanie. Ale pisanie to jest zaledwie urywek copywritingu, a copywriting to jest urywek marketingu. A czym jest marketing? Są dwie definicje. Marketing to rozwiązywanie cudzych problemów w celu osiągania zysku albo docieranie do ludzi ze swoim produktem. Czyli masz produkt i po prostu mówisz osobom, które go nie znają, o produkcie. Kolejna rzecz, copywriting nie jest łatwy. To nie jest siąść i napisać. Równie dobrze możesz nie chodzić do szkoły, skończyć 18 lat i przystąpić do matury. Może zdasz, ale idę o zakład, że bez przygotowania raczej nie zdasz. Siąść i pisać to jest trochę tak, jak przyjść do pracy i pracować. No jak przychodzisz do roboty, to spodziewasz się tego, że chociaż pokażą ci, gdzie jest kibel, nie? A nie, że przyjdziesz do pracy w żabce, dostaniesz zieloną kurteczkę i no masz, ten, pracuj. No to jest mniej więcej tak, siąść i pisać. W życiu nie ma łatwo. Copywritingu nie ma łatwo, dlatego mówię, że ten kanał jest prawdopodobnie najbardziej rozczarowującym kanałem. Dlatego, że nie mówię, co jest sexy, ale mówię, jak jest.
Powiedzenie, że copywriting to siąść i pisać i zarabiasz na tym kasę i drinki, palemka i tak dalej, to jest sexy. Kup mój kurs za 100 zł, a pokażę Ci, jak zarobić 10 tysięcy z copywritingu w 2 tygodnie. To jest sexy, ale tak nie jest. Tak po prostu nie jest, rzeczywistość jest po prostu inna. Ja o tej rzeczywistości Ci teraz chcę powiedzieć, bo jeżeli chcesz wiedzieć, czy warto zostać copywriterem, czy nie, to lepiej, żebyś poznał prawdę, a nie seksowną wersję tego copywritingu, bo komuś gdzieś kiedyś się 10 lat temu czy 12 udało. Copywriting jest pełen ludzi, którym ktoś kiedyś powiedział, że będzie łatwo. Weszli do zawodu i na miejscu się okazało, że nie jest łatwo. No bo tak jest, tak po prostu w życiu jest, że czasem jest łatwo, a czasem łatwo nie jest. Copywriting nie jest seks. Sexy jest moment, w którym wystawiasz fakturę na 5 czy 10 koła. Sexy jest moment, w którym dostajesz kasę za tę fakturę. Sexy jest moment wtedy, kiedy masz 20-30 tysięcy odłożone na koncie, wszystkie długi pospłacane, jedziesz sobie na wakacje. To jest sexy, ale kiedy klient cię rypie za to, że tekst nie jest dobry, chociaż wiesz, że jest dobry, to już sexy nie jest. Kiedy odpada ci jeden stały klient odpowiadający za 60% twojego przychodu i musisz coś szukać, bo jak nie, to nie wyżyjesz, to też nie jest sexy. A tak po prostu jest, więc trzeba się na to szykować. Ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do wad i zalet, czyli definicja, czy warto. Warto, czyli chodzi o kasę, bo albo coś jest wartościowe, albo wartościowe nie jest. I na wstępie znowu chcecie odrzeć z romantyzmu. Jeżeli potrzebujesz hajsu na już, to copywriting nie jest dobrą drogą. Copywriting nie płaci zbyt wiele na początku. A jeżeli nie dostaniesz zlecenia, to w ogóle. A dostać zlecenie na początku to też nie jest łatwo. Najlepiej sobie podorabiać, stworzyć portfolio i obserwować zarobki. Jak zaczną przekraczać zarobki z etatu, pociągnij pół roku, odłóż poduszkę i wtedy idź w 100% na freelance. Mam odcinek o tym, jak zaczynać w copy, link będzie w opisie. No chyba, że na etacie masz mobbing i musisz na szybko coś ogarnąć, tak jak ja, no to wtedy uciekaj, ale w przeciwnym razie raczej się do tego przygotuj. Ile taki copywriter zarabia? Nie ma na to jednej odpowiedzi. Mogę Ci podać średnie zarobki, ale średnie zarobki Cię nie interesują. Tak jak mówię na początku, jeżeli nie dorwiesz zlecenia, to nie zarobisz nic. W tym aspekcie copywriter przypomina sprzedawcę, handlowca, który nie ma podstawy. Nie mogę się pozbyć podobieństwa do agenta ubezpieczeniowego, który jak sprzeda ubezpieczenie, to zarobi. Jak nie sprzeda ubezpieczenia, to nie zarobi. To, czy sprzedasz ubezpieczenie na początku, czy nie, no to też zależy od Twoich umiejętności, które rosną w czasie. I tak, żeby Ci dać jakiś benchmark na początku, jak zarobisz 1000-2000 zł miesięcznie z copywritingu, to jest ok. I to myślę, że będzie ok przez pierwsze pół roku do roku. Jak Ci się uda zarobić więcej, zajebiście. Jak nie, czy jest realne zarabianie 10 tysięcy z copywritingu? Myślę, że tak. W jakim czasie można to osiągnąć? Przypuszczam, że tak między 2 a 3 lata ciężkiej pracy. I to bardzo dużo nauki i więcej nauki niż pisania. Mi to zajęło 4-4,5 roku. Robert Szewczyk, wiem, że w 2 albo 3 lata doszedł do 10 koła na łapę. Reszta się nie chwali. Reszta, jeszcze nie widziałem, ile tam zarabiają, ale wiem, że no kilka lat, po prostu kilka lat. Nie nastawiałbym się na początek. Na początek, tak jak już mówiłem, mam odcinek o zaczynaniu, polecałbym zaczynać na etacie, po to po prostu, żeby przez ten pierwszy rok, dwa lub trzy, mieć bezpieczną przystań. Mieć poduszkę, żeby mieć tę pewność, że tego pierwszego czy dziesiątego kasa po prostu będzie na koncie. Bo wtedy i inaczej się z klientem negocjuje i nie masz takiego ciśnienia, możesz sobie wybierać te zlecenia, a nie bierzesz wszystko jak leci, bo musisz z czegoś żyć. Także polecam zaczynać na etacie. Na etacie zarobki dla copywritera no, jest minimalna krajowa i mało która firma daje więcej, ale widziałem na przykład, że Paweł Gontarek z Sentgens dawał 3-4 stówy ponad minimalną, więc można. Ale jeśli się chcesz dostać na etat, no to już warto coś po prostu umieć albo umieć wyeksponować swoje skillsy. Teraz krótko o wadach i zaletach w kontekście tego, czy warto zostać copywriterem, czy nie. Zalety pracy copywritera to nielimitowane zarobki, ciekawe wyzwania, pouczające zlecenia, nieograniczone możliwości biznesowe, bo każda firma w internecie potrzebuje treści, możliwość pracy zdalnej, odporność na kryzysy, bo niezależnie od tego, czy kryzys jest, czy nie ma, zawsze jest firma, która ten kryzys przetrwa i która te treści będzie zamawiać. I też ciekawa rzecz, że jak jest recesja i wszystko spada, większość firm pierwsze co wycina to wydatki na marketing, no bo to jest niepotrzebne, co jest w sumie głupie, bo skądś tych klientów, zwłaszcza w recesji, musisz brać. I te firmy, które nie tną wydatków na marketing, po prostu dominują. Tak zrobił McDonald's w latach 90. i tak zrobiła Toyota też chyba w latach 90., że jak była recesja, to oni zwiększali wydatki na marketing zamiast je wycinać. I po prostu to pozwoliło im wyskoczyć ponad tę falę powodziową.
Co dalej? Niski próg wejścia. No, ten próg wejścia już nie jest tak niski jak kiedyś, bo weszło AI i te najprostsze treści wykasza, ale nadal próg wejścia to nie jest 6 lat studiów medycznych i 3 lata rezydentury, tylko po prostu robisz sobie na przykład kurs za 1,5 patola i już coś umiesz. Spore zapotrzebowanie na wysokiej jakości treści, zwłaszcza na treści sprzedażowe. Myślę, że tu jest bardzo duży obszar do zagospodarowania, dlatego że AI jeszcze nie ogarnia, jeszcze prędko nie będzie ogarniać treści sprzedażowych, wbrew temu, co wiele osób mówi. No i to jest idealna praca dla osób, które lubią pisać. Jeżeli chodzi o wady, największą wadą copywritingu jest chyba niepewność, przynajmniej tego copywritingu na freelancie, bo na etacie ta niepewność jest trochę mniejsza. Czasem ciężko znaleźć zlecenia. Jest konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. Niekiedy klient wymaga podpisania klauzuli poufności, co sprawia, że nie wpiszesz sobie tekstu do portfolio, a chciałbyś. Klienci są różni. To jest chyba największa wada pracy copywritera, freelancera, że klienci po prostu są różni. Czasem trafi ci się anioł z nieba, a czasem trafi ci się buc. Wiadomo, freelancer jak ma zleceń pod korek, to może sobie żonglować tymi klientami i jak trafi ci się buc, to po prostu kasujesz gościa i żegnasz. Ale nie da się, myślę, że nie da się tego uniknąć. Z wszystkich stron ludzie chcą cię wykiwać, na to się trzeba uodpornić, trzeba się pilnować, trzeba sobie wpoić zasady tego, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi kontrahentami. Jest konieczność automotywacji, bo nie masz nad sobą kierownika, no chyba, że jesteś na etacie. Warto mieć narzędzia, które kosztują. Na start są słabe zarobki i nie będę ci tutaj nawet ściemniał, że w pierwszym miesiącu czy w pierwszych 3 miesiącach zarobisz kupę kasy, bo będzie to po prostu trudne. Jeżeli ktoś mówi, że zarobisz kupę kasy w ciągu 1 miesiąca czy 3, to po prostu ściemnia, żeby ci coś opchnąć. I ostatnia wada to są problemy z wyceną wartości twojej pracy, przez co albo tracisz, bo wyceniasz za wysoko, albo tracisz, bo wyceniasz za nisko. Skoro kwestię kasy mamy omówioną, to teraz omówię pozostałe benefity bycia copywriterem i posiadania umiejętności copywriterskich, bo copywriting to nie tylko zarabianie kasy. To nie jest tak, że w pracy copywritera jesteś copywriterem, wychodzisz z pracy, zapominasz wszystkie umiejętności, które nabywasz. Nie. Przykładowo, umiesz w storytelling, no to bez problemu opowiesz dziecku bajkę na dobranoc. Umiesz negocjować swoją stawkę z klientem, wynegocjujesz rabat na spodnie w sklepie. Umiesz zainteresować odbiorców, wygrasz konkurs na napisanie czegoś. Ja na przykład dostałem voucher na 1000 zł od PKO BP w konkursie. Maciek Łozowski wygrał 11 tysięcy złotych za wierszyk. Jarek Kaniewski kosił takie konkursy przez wiele lat. Copywriting to, tak jak mówiłem, nie jest samo pisanie. To też umiejętność badania potrzeb, wywierania wpływu. A powiedz mi, że to nie jest przydatne, że umiejętność przekonania kogoś poprzez podanie mu racjonalnych argumentów, które trafiają w jego potrzeby, nie jest przydatna w życiu. Negocjujemy na każdym kroku, praktycznie rzecz biorąc. Przekonujemy inne osoby, praktycznie rzecz biorąc, na każdym kroku. Te umiejętności przydadzą się, jak pójdziesz negocjować podwyżkę z szefem na etacie. Jeżeli zdecydujesz, że już nie chcesz być copywriterem, ale masz te umiejętności, to naprawdę taka negocjacja przyjdzie ci o wiele łatwiej, bo podasz argumenty, zbadasz potrzeby i wyeksponujesz to wszystko. Możesz na przykład, jak jest typowa przy świątecznym stole rodzinna dyskusja na tematy polityczne czy inne, zaoraś tę dyskusję, bo będziesz umieć odgrzebać fakty. Odsiejesz je od bzdur z internetu, umiesz odsiać propagandę, umiesz weryfikować informacje. Nie dasz się zrobić wała. Bardzo dobrze się przygotowujesz, bo umiejętność researchu zostaje. Więc jeżeli idziesz załatwić coś w urzędzie, albo idziesz się starać o kredyt na dom, to nie jest tak, że idziesz jak to cielątko na rzeź, tylko po prostu zanim pójdziesz, wchodzisz w internet i czytasz. Wchodzisz na YouTube'a i czytasz. I nawet jeśli pójdziesz w inną branżę, to te skillsy zostaną. Umiejętność badania potrzeb klienta przyda się w każdym biznesie, w każdym kuźwa biznesie. 42% biznesów upada w związku z brakiem popytu. Ale brak popytu to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, zacząłem biznes i nagle się popyt skończył, tylko nie sprawdziłem, czy popyt w ogóle będzie. Nie sprawdziłem, czy mój produkt rozwiązuje czyjś problem. A będąc copywriterem, zanim w ogóle coś zrobisz, zbadasz, czy jest na to potrzeba. Kolejna rzecz. Nie zapominaj o wartościach. No jak to powiedział Władysław Bartoszewski, opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. I warto być uczciwym, ale się nie opłaca. W copywritingu, jak w innej pracy czy w biznesie, twoje wartości zostaną wystawione na próbę. Możesz stanąć przed wyborem, na przykład zdradzić swoje wartości i mieć hajs, albo dbać o wartości i klepać biedę. Mam tu na myśli na przykład chamskie wciskanie kitu w stylu napisz tak, żeby kupili. Albo zmuszanie do naginania prawdy, na przykład, nie wiem, nasz produkt ma taką wadę, że XYZ, ale ty o tym nie mów. To przemilczymy. Albo moje ulubione,
nie podawaj nazwy konkurencji w naszym tekście, bo my będziemy na naszej stronie udawać, że nasza konkurencja nie istnieje. I tylko my w Polsce zajmujemy się sprzedażą ubezpieczeń, telewizorów albo obdrygiwaczy do bulbulatora. Konkurencja nie istnieje, nie piszmy o nich. Może być tak, że jesteś weganką lub weganinem, a będzie ci trzeba opisać coś pochodzenia zwierzęcego. Może być tak, że jesteś przeciwnikiem, przeciwniczką narkotyków, a przyjdzie do ciebie klient z branży CBD. Może być tak, że alkohol zniszczył twoją rodzinę, a przyjdzie klient do opisywania piwa lub wina czy wódki. I to są trudne decyzje, no bo o ile masz alternatywę, to ta decyzja trudna nie jest, ale jeśli alternatywy nie masz i to jest wybór pomiędzy jedzeniem jutro na obiad albo brakiem tego jedzenia, to boli. To boli i wypala. Copywriting jest po to, żeby pomagać klientom. Twoim klientom sprzedać ich produkt i klientom klienta otrzymać rozwiązanie problemu. Marketing jest po to, żeby pomagać klientom. Sprzedaż jest po to, żeby pomagać klientom. Warto o tym pamiętać, bo na początku można stłamsić głos sumienia, ale prędzej czy później on upomni się o swoje. Ostatnia rzecz, miej plan. Jak zaczynasz w copywritingu, miej plan. Bez planu, jeśli nagle wpadniesz na pomysł, se zostanę copywriterem, to albo ci wyjdzie, albo ci nie wyjdzie. Najpewniej ci nie wyjdzie, bo zadecydują o tym podświadome schematy. Są ludzie, tak nauczeni w domu, pewni siebie, że niektóre rzeczy wychodzą im dobrze od początku. Miałem takiego kolegę w pracy, który był pewny siebie i dobrze szła mu sprzedaż ubezpieczeń. Ja pewny siebie nie byłem i szło mi to jak kupa. Są tacy, którzy pomimo starań ponoszą porażkę albo tracą zapał. Dlatego lepiej nie zostawiać tego przypadkowi i mieć plan. Wejdziesz w internet, w pierwsze lepsze miejsce o copywritingu i tam ci nawciskają kitu o tym, że wystarczy kurs za 100-150 zł i można iść zarabiać za pisanie. Przypominam, copywriting to nie jest pisanie. Tu odsyłam do odcinka o tym, jak zacząć w copywritingu oraz do odcinka o błędach początkujących, które mogą ubić twoją karierę. Podsumowując, jednym zdaniem, jeżeli lubisz pisać i chcesz zarabiać za to kasę, to zdecydowanie warto być copywriterem. Jeżeli nie lubisz pisać i nie chcesz za to zarabiać kasy, chcesz zarabiać w online'ach, to się nad tym zastanów. W copywritingu bardzo ważnym źródłem klientów są polecenia. Żeby dostać polecenia, trzeba zrobić dwie rzeczy. Dobrą robotę i poprosić o to polecenie. Jeżeli twoim zdaniem tym podcastem robię dobrą robotę, poleć go komuś znajomemu. Pomyśl o tej jednej osobie, której ten odcinek mógłby się przydać i daj jej znać. Jeżeli ci się podobało, zostaw lajka dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij co tam uważasz za słuszne. Jeżeli masz coś do dodania, chętnie przeczytam twój komentarz, chętnie się do niego odniosę. Mam nadzieję, że twoja decyzja o wejściu w copywriting będzie świadoma, a nie podyktowana tym, że potrzebujesz hajsu albo ktoś ci nagadał głupot o tym, że copywriting jest łatwy, przyjemny i płaci kupę siana, praktycznie rzecz biorąc od razu. Na dzisiaj to jest tyle. Siema.